Zbyszek Rybczyński, zajmuję się robieniem filmów. Ja bardzo gorączkowałem, miałem jakieś zapalenie, mocne zapalenie płuc i ojciec nawet by nie załatwił gdzieś penicyliny, która wtedy się była już możliwa do dostania, ale gdzieś na jakimś tylko czarnym rynku, prawda? Że gorączkowałem i pamiętam sen, który mi się powtarzał, taki sen, była to wieża o krętych schodach i były okna, witraże i przy te witraże na te schody, dosyć tam to ciemne wnętrza, wpadało kolorowe światło i masę ludzi wspinało się po tych schodach do góry. Marzyłem tylko o tworzeniu obrazów, o robieniu obrazów, bo ja jako dziecko nie uczestniczyłem w jakichś normalnych zabawach na podwórku, czy się nie interesowałem sportem, czy jakimiś rzeczami, po prostu ja siedziałem w domu i rysowałem, malowałem. Dokładnie to, co robię. Nie wyobrażam sobie, że poza moją pracą są jakieś ciekawsze rzeczy. Otóż leżę sobie na stole sekcyjnym i z mojego ciała bardzo mało zostało. To całe ciało jest w jakichś kawałkach. Ale ja jeszcze jakby żyję, jest moja głowa i górna część mojego ciała i ktoś mnie dotyka i się ze mną żegna. Jak najbardziej. Często mi się zdarza. Tak, jest taka jedna scena, która na mnie zrobiła największe wrażenie. Nawet się nieźle wzruszyłem oglądając to. Byłem na Kyushu Island w Japonii i było otwarcie takiego nowego IMAX Theater. Puścili tam, było to dziwny film o IMAX zrealizowany we wnętrzu Space Shuttle. I jest taka scena, że operator przechodzi przez wnętrze tego statku kosmicznego do okna, takiego małego, okrągłego okna. I na ścianach i pod sufitem śpią inni członkowie załogi. Są poprzypinani pasami do ścian, do sufitu, prawda, w różnych pozycjach. I wszystkie ciała się, ręce, prawda, i nogi mają wolne, więc takie przybierają wszystkie takie embrionalne pozycje. I ten operator dochodzi do okna, ma zoom i oni przelatują wtedy nad Egiptem. I widać z góry piramidy egipskie w jednym ujęciu. I to ujęcie to takie będą ujęcie, że jakąś poczułem się strasznie dumny, że jestem człowiekiem, że takie rzeczy ludzie potrafią robić. Postać filmowa, niewątpliwie jest to Charlie Chaplin. No, z tym to gorzej. Kiedyś to był hrabia Monte Cristo, a w ostatnich czasach Ryszard Kukliński. Bach i Chopin. Dużo dobrych rzeczy. Ale naj takie rzeczy to bym powiedział sushi, flaki i golonka. No niewątpliwie najsmaczniejszą rzeczą są soki owocowe. Ale z tych innych soków to chyba czerwone wino. Następne pytanie to mam kłopot, dlatego że ja nie kojarzę łez ze śmiechem. Także to powiedzenie nie bardzo wiem, co oznacza. Śmieję się z jakichś rzeczy sytuacyjnych, prawda? To jest oczywiście związane z naszym nastrojem. Też często możemy się być bardzo rozbawieni czymś tak bardzo banalnym, czasami czymś bardzo intelektualnym. Zależy to od wielu, wielu rzeczy. Ale jakoś płaczu ze śmiechem nie kojarzę. Oczywiście. Wiedzę.
swojej fizyczności. Dużo nie ma. Jedyne to, co, że mam cierpliwość. Mam cierpliwość w rozwiązywaniu problemów. Oraz to, że jestem w zgodzie z tym, co jest moją największą pasją całe życie, obraz. Cały swój czas, albo zdecydowaną większość tam spędzę. Czyli po prostu dla mnie jest ważna tylko przyszłość. To może tak zabrzmieć jakoś, prawda, w jakiś napuszony sposób, ale ja jestem absolutnie przekonany, że najbardziej fascynującą rzeczą o naszej postawie, pracy, życiu jest po prostu ulepszanie. Oczywiście marzenie o powiedzmy, odkryciu czegoś, co może zrewolucjonizować świat, usprawnić, poprawić, uzdrowić. Coś może być fajniejszego i ciekawszego w życiu. I to te wszystkie czynności są związane z przyszłością.